stolica Rosji zostanie przeniesiona na Syberię? Jest taki plan. Rosja, minister obrony zaproponował, by stolicę kraju przenieść na Syberię. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zaproponował w piątek zbudowanie na Syberii kilku wielkich miast i przeniesienie stolicy kraju do jednego z nich. W 2012 roku Szojgu mówił, że stolica na Syberii pomogłaby zahamować odpływ ludności ze wschodnich regionów. Teraz minister obrony powrócił do tej idei na spotkaniu w Nowosybirsku z naukowcami z Syberyjskiego Wydziału Rosyjskiej Akademii Nauk RAN. Musimy zbudować na Syberii i 3, a jeszcze lepiej, 5 dużych centrów naukowo-przemysłowych i gospodarczych, prościej mówiąc, miast z liczbą ludności od 300-500 tysięcy. A jeszcze lepiej do miliona. I nie tylko zbudować miasta i przenieść tam stolice, a sprawić, by były one nastawione konkretnie na tę czy inną sferę działalności, powiedział Szojgu. Minister ubolewał, że nie ma w dzisiejszej Rosji wielkich projektów jak te z czasów ZSRR. Wymienił jedną z tak zwanych budów socjalizmu, zbudowanie w 1932 roku przez komsomolców miasta Komsomolsk nad Amurem w kraju chabarowskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Szojgu wymienił też Krasnojarską elektrownię wodną, Sajano-Szuszeńską elektrownię wodną w górnym biegu Jeniseju, czy Bajkalsko-Amurską magistralę kolejową. Przypomnijcie sobie, jak szczerze ludzie jeździ na wszystkie te budowy, przekonywał. Minister obrony sam pochodzi z Syberii, z Republiki Tuwy na Syberii Wschodniej. W ostatnich latach media upubliczniały wspólne wędrówki Szojgu i prezydenta Władimira Putina po tuwińskiej tajdze. Z pomysłem przeniesienia stolicy na Syberię minister wystąpił jeszcze w 2012 roku. Putin zaś dopuścił w 2014 roku, że część urzędów federalnych mogłaby rezydować na Syberii, na przykład w Krasnojarsku. Na razie jednak jedyną instytucją państwową, która znajduje się poza Moskwą, jest Sąd Konstytucyjny. Jego siedziba mieści się w Petersburgu. Na temat propozycji Szojgu już wypowiedzieli się urbaniści. Naukowiec z Instytutu Badań Demograficznych RAN, Wadim Biezwiarbny, powiedział portalowi RBK, że idea stolicy na Syberii nie znajdzie poparcia wśród polityków. Niemniej, zdaniem urbanisty, taka propozycja miałaby sens ze względu na przesunięcie miejsca, w którym koncentrują się zasoby i trwa rozwój demograficzny. W regionie moskiewskim mieszka bodajże więcej ludności niż na Syberii i Dalekim Wschodzie. To niezbyt dobra tendencja, biorąc pod uwagę to, że tendencje migracyjne polegają na przenoszeniu się do centrum. Zmienienie ich wymagałoby nietypowych rozwiązań, w tym przeniesienia stolicy, powiedział Biezwierbny. Ostro skrytykował słowa Szojgu politolog Aleksander Niew. Mamy ogromną liczbę wymierających miast, mamy gigantyczny problem z infrastrukturą, którą trzeba odnowić. Spróbujcie odbudować chociażby jedno z wymierających miast, o jakich nowych można mówić? Skąd wezmą się w nich ludzie, powiedział Niew w niezależnej telewizji DOR.